Witam. Dalej trzy zmagania z Minecraftem. Tak, doczytałem sobie, że obsydian jednak można wydobyć tylko diamentowym kilofem, także ok. Kilof mamy, czyli dobrze. I trwa to 10 sekund. I otrzymujemy blok obsydianowy. Możemy też zniszczyć zwykłym kilofem, ale to trwa 4 minuty i nic z tego dobrego nam nie wypadnie, co byśmy mogli użyć, a nie zrobiliśmy świeczek. Tak, musimy sobie świeczki jeszcze porobić. Czy mam tu, po co tam gonię? Tu te mam elegancko, dobra. Idziemy kopać dalej tunele, jeszcze potrzebujemy jeden diament i będziemy przymierzać się do wykopania tego diamentu. Raczej obsydianu właściwie, żeby stworzyć. O, tu miałem gdzieś kopać indziej, tak? Nie, na dole. Na dole, na lewo. Tak? Na lewo. Na lewo i na prawo. Dobra. Kopiemy. No się żwir. Ale to też jest pożyteczne, to tutaj ten żwir. Dlatego, że ze żwiru nam wypada krzemień. Ja może zaprezentuję. Nie zawsze wypada krzemień, czasami wypada, o, jest krzemień i krzemień, jeżeli damy z żelazem, to otrzymamy krzesiwo, czyli co? Czyli zapalarę, możemy sobie zapalić ogień. No, wiadomo, że tutaj za długo się nie popali, ale no, nawet długo się pali, rzekłbym, spokojnie się pali. My kopiemy dalej poszukiwanie diamentów. 4 diamenty na 2 godziny gry. Spoko. Jakoś to będzie, nie? Żeby nam się tylko lawa na głowę nie zlała. Nie zlała lawa na głowę. Dobra, węgiel kopiemy. Dlaczego? To już wspominaliśmy. Ponieważ dostajemy expa, a expa będziemy wymieniać sobie na enchantowane przedmioty. Tak, u admina. Nie, no tu jest to single, tak jak już mówiłem wcześniej. No widzicie, wolno to idzie. Taki los już nasz. Teraz idzie jak krew z nosa właściwie. Zazwyczaj jak jest węgiel, to jest i żelazo, nie ma się czym podniecać, także żelazo mamy troszeczkę, zaczniemy robić jakieś zbroje w końcu, no, pójdziemy te zwierzęta jeszcze tam troszeczkę poganiać i no i przydałoby się jakieś polowanko zrobić na potwory, jakiś łuk na przykład, czy coś takiego, nie? Strasznie dużo żelaza. 17 sztuk. Wow, dobra, węgiel 3-2. Ok. I kopiemy dalej tunelicho. Przypominam poziom. Tu są nawet kordy z Sida pokazywałem. Poziom 4. 4,5 lazuri, znowu nie wiem właściwie po co jest te lazuri, to jest jakaś tylko, chyba to można wełnę tym barwić czy coś innego i ale jakieś to właściwości, żeby miało, aha, i bloki chyba z tego można robić i dekorować sobie, nie wiem, ściany czy kibelek i wyłożyć taką muszelką lazuri. Kolejny węgiel. Miałem nie kopać redstone'a, ale jak już tu jestem, podejrzewam, że nie będę się tu wracał. Zresztą nie wiem, no bo dosyć to ciekawie tutaj jest. Dosyć ciekawie, ale
tu. Okay. No niestety, na serwerach też się tak kopię. Z tym, że na serwerach... Na serwerach często jest drop z kamienia. Po co? Wraży są ci terzy, którzy w ogóle sens gry rozwalają na łopatki, ponieważ sobie, nie wiem, skanują, patrzą gdzie, co, wydobywają takie pseudokoksy, które grać nie potrafią i na czacie nie potrafią się wysłowić. Tak, i takich cheaterów się banuje od razu. Nie ma sensu trzymać takiego czegoś na serwerze. No i są gracze, którzy grają normalnie, tak jak ja. Z tym, że jak grają normalnie, to mają czasami lagi spowodowane czy to swoim łączem, czy spowodowane łączem serwera. Znaczy nie tyle łączem serwera, co nie wiem, obciążeniem. No występują lagi w każdym razie i one nie są, to nie jest tak, że każdy serwer chodzi super, czasami zdarzy się, że coś tam przylaguje gdzieś. Jeżeli mamy lagi i kopiemy taki tunel jak ja teraz, to nie zawsze widzimy te surowce, które się pojawiają na ścianach. One idą z opóźnieniem i często mijamy. Ja kiedyś jak na swoim serwerze miałem drop czysty 100% naturalny, tak jak tutaj, to szedłem kiedyś za użytkownikiem, żeby zobaczyć, czy nie ma X-raya włączonego. I pytałem dziewczyny, dlaczego akurat omija te, przecież to są wartościowe, jakieś tam węgiel, żelazo mijała. No ona mówiła mi, że tego nie widzi. Jak pokazałem jej, w sensie, że napisałem, że zatrzymała się i popatrzyła, ona powiedziała, że dopiero po sekundzie, bo niektóre widziała, owszem, nie? A niektóre musiała chwilę zaczekać, żeby w ogóle coś się pojawiło na tej ścianie, nie? I to akurat ona miała taki internet i tak to wyglądało. No, więc stwierdziłem, że zrobię drop z kamienia. Wtedy ma tą pewność, że jeżeli uderzy w kamień i coś jej tam dropnie, no to od razu to zbierze, więc nie będzie sytuacji, że dziewczyna kopie i później admin, słuchaj, no dlaczego nie ma w ogóle żadnych bloków na serwerze? No, to się okazuje, że są, tylko po prostu gracz mija je. Nieświadomie. No i tak to jest z tym. No ja rozumiem tego. Redstone, no szkoda, że to nie diamenty, nie? No bo dobre. Masakra. Znowu złoto. Węgiel. Widzicie, złoto dropie, nic nie leci expa. No a węgiel. Węgiel jednak w cenie jest. I znowu zapowiada się jakiś taki tutaj pewnie hardcore. Na tym poziomie występują właśnie takie duże rudy. Znaczy na tym, no w ogóle na takich poziomach, nie wiem, przy bedroku. Im niżej, tym te pokłady węgla jest. No i tak jest też w realu. No, nie ma tutaj. Dobrze, zarobiliśmy trochę tych narzędzi. Jest dużo redstone'a, może będą to diamenty. No. Tak często jest, że gdzieś jednak się pojawiają jakimiś takimi grupami te surowce. No ale żeby to sprawdzić, to trzeba troszeczkę pokopać, nie? Za łatwo by było, jeżeli byśmy, nie wiem, całe bloki wydobywali od razu z diamentów. No i ta gra w ogóle traci wtedy sens, nie? No teraz tutaj możemy się trochę rozwijać, możemy przede wszystkim dbamy o to, że jak padniemy do nie wiem, przez swoją głupotę, jeżeli wpadniemy do lawy i spłoniemy z diamentami czy z czymś tam, co będziemy mieć po kieszeni pochowane, to po prostu to będzie nam szkoda. No, natomiast jeżeli mamy wszystkiego pod dostatkiem i tych diamentów i na dobrą sprawę nie wiadomo po co to wszystko, no to sorry, ale gra traci sens, bo no nie, o, i znowu trafiliśmy na lawę, z tej strony też. Strasznie dużo tej lawy tutaj jest.
byliśmy. No, tutaj nie byliśmy. Też jakiś tunel. Takie bajory. Szkoda, że kopalni nie ma żadnej. W kopalni są też często diamenty. W kopalni jest dużo żelaza też. Takie dobrze było trafić na jakąś kopalnię. Ja miałem wykopać, o nim że ja miałem wykopać tamten obsydian tym naszym, ale to na razie nie potrzebuję tego obsydianu, ponieważ nie ma diamentów. Okej, dobra, idźmy stąd, bo tutaj nic konkretnego nie ma. Ja blokuję przed stworami, nie wiem czy one są, czy nie ma, czyli tak, w tamtą stronę będzie lawa. No, a w tamtą stronę chyba nie. Dobra, są patyczki. Róbmy jeszcze 4 pochodnie. 8 pochodni właściwie, dobra. Dużo lawy. Nawet bardzo dużo. No to tak trochę niefajnie, dlatego że... Aż tutaj możemy pójść. Tak trochę niefajnie, dlatego że... Dużo lawy. Nie wiem. Nie ma gdzie kopać. W każdą stronę poszliśmy. Znaczy jakbyśmy gdzieś tam poskoczyli, to może byśmy trafili na jakieś diamenty, ale... Ale chciałem taki bardzo długi tunel wykopać gdzieś tam, nie? No i widać, że nie za bardzo. I ziemia. Spoko. No, narzędzie do ziemi. Opa, tam się zepsuła. No, dobra. Ostatni kilof. On to chyba jest też za nisko na kopalnię. Też mi się wydaje, że... Pani raczej tutaj nie znajdziemy. No, trzeba będzie się przenieść z tym całym inwentarzem. Bo nie widzę tu przyszłości już, jak mamy taki naszą kopalnię. Mamy tak zalaną lawą, to... No to nic dobrego tutaj nie będzie. Bo tak mi się wydaje przynajmniej. No. Ale zobaczymy. Nie wiem, tutaj może... Dużo redstone'a.
dużo lawy też gdzieś w okolicy. Jest to, zbierzmy to wszystko. Dobra, bo zaraz się zgubimy. Gdzie tu kopać, kurde? Może tu? Znowu węgiel, 25 leveli, no jeszcze, dlaczego ostrożnie kapać? No bo jak wpadniemy na przykład do lawy, no to dupa. Wszystkie levele nam przypadają, nie? Z doświadczenia. Jak nas zabije gdzieś tam jakiś potwór i się odrodzimy tam w tym domku, czy coś zrobiliśmy, no to jest szansa, że coś tam się pozbiera jeszcze, nie? Jak się przyjdzie w to miejsce, ale to też jakiś tam tylko procencik. Dlatego nie naciskamy do przodu, jak kopiemy, żeby nie paść ofiarą lawy. No tutaj. Świeczek znowu nie mamy. Cholera jasna. Gdzie pochodni? Świeczek. Pochodnie mamy. Trzeba znowu dymać na górę. Ciemno. Ciemność. Dobra. Przepalamy to żelastwo i... Trzeba będzie poszukać jakiejś miejscówki na kopanie, bo to jest za dużo lawy, mi się wydaje. Ale jeszcze będę próbował. Obsydiana też tam mogę pójść pokopać, to wtedy. No coś tu urosło. Raz, dwa. I nasionka. Mało nasionek, a też coś. Znowu widzę, że rosła. Musimy książkę stworzyć. No i później dużo książek będziemy musieli stworzyć, dużo krów zabić. Ponieważ jak będziemy musieli wyżej enchantować, to jednak potrzebujemy. Nie pytam, z czym się robiło. O, papier jest. Ok, trzy papierki. A z papieru się robiło mapę chyba, nie? Tak się to robiło. Czy z sześciu? Cztery? Nie wiem. Jedno. Dobra, nieważne. Mamy papier. Papier chyba i skóra. I tu była gdzieś skóra. Nie, skóra. Możemy zrobić książkę. Ale mam za mało. To... 6 skóry potrzeba chyba i za mało. Jeszcze wszystkiego mamy. Także krówki trzeba zbijać. I tak. To wrzućmy do pieca i do drugiego pieca wrzućmy. To wyciągnijmy, wrzućmy. A złoto. Zrobimy sobie złoty hełm, będziemy szpanować. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Cześć.